Tematy, które już omówiliśmy, czyli gospodarka i gęstość zaludnienia, są generalnie dosyć znane. Z tym się Hongkong po prostu kojarzy. Niskie podatki i dużo ludzi. Ciekawiej robi się, kiedy dołożymy do tego kolejną cegiełkę, czyli spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co to takiego właściwie jest ten Hongkong? Była kolonia brytyjska, która wróciła, wraca, czy może dopiero ma wrócić do Chin? Miejsce, które nigdy nie było niepodległym państwem, kojarzone najczęściej jako miasto w Chinach czy chińskie miasto. Oficjalna definicja mówi, że to specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Co to właściwie za miejsce i dlaczego oddzielony jest od Chin granicą? Warto ten temat znać, by na przykład nie powiedzieć do mieszkańca Hongkongu, co tam u was w Chinach słychać, bo prawdopodobnie nasz rozmówca bardzo szybko zorientuje się, że nie mamy bladego pojęcia o lokalnych, często dużych różnicach między społecznościami na Dalekim Wschodzie i nasza wiedza kończy się na etykietowaniu każdego Azjaty jako Chińczyka. Albo by na przykład nie powiedzieć do mieszkańca Chin, to niemożliwe, że potrzebujesz wizy, aby pracować w Hongkongu, jak to wiza do pracy w innym mieście w swoim kraju. Najpierw odrobina historii, czyli geneza podziału. W 1842 roku skończyła się pierwsza wojna opiumowa. Na mocy postanowień traktatu kończącego wojnę, Hongkong trafia w ręce Brytyjczyków. W 1898 roku podpisano umowę, na mocy której Wielka Brytania miała dzierżawić ten obszar jeszcze przez 99 lat. Gwałtowny rozwój ekonomiczny Hongkongu w drugiej połowie XX wieku zmienił oblicze miasta. Wielkimi krokami zbliżał się rok 1997, czyli koniec wspomnianej dzierżawy. Pojawiło się pytanie, co teraz? Najprostsza odpowiedź to likwidacja granicy, włączenie Hongkongu do Chin i tyle. Gotowe. Problem w tym, że Hongkong bardzo różnił się od Chin kontynentalnych. Ekonomicznie, politycznie, społecznie, właściwie pod każdym względem. Gdyby integrację przeprowadzić od tak, scalając ten obszar w ciągu jednego dnia, to nie wiadomo, jakby się to skończyło. Dlatego w roku 1984 Brytyjczycy ustalili z Chińczykami, że pełną integrację poprzedzi 50-letni okres przejściowy. Władza Hongkongu w tym okresie będzie miała dużą autonomię, Hongkong zachowa przede wszystkim własny ustrój gospodarczy i własną walutę oraz niezależność np. w kwestiach prawa czy oświaty. Okres przejściowy zakończy się w 2047 roku, czyli zarówno 30 lat. I ponownie, nie do końca wiadomo, czego się spodziewać. Rodzi to pytania, obawy, najróżniejsze poglądy. Patrząc z perspektywy Hongkongu, mamy tutaj zwolenników integracji, pada argument o ogromnych perspektywach biznesowych, w końcu to integracja z rynkiem zamieszkałym przez ponad miliard ludzi. Wiele starszych osób, mimo że dostrzega spore różnice, twierdzi, że Hongkong, jakby na to nie patrzeć, to część wielkich Chin. Mamy też przeciwników integracji, często ludzi młodych, którzy nie do końca wiedzą, jakie będzie ich miejsce w nowym układzie. Przywykli do życia według zasad ustanowionych przez Brytyjczyków, czyli do stosunkowo dużych swobód, boją się, że zabraknie ich pod rządami Pekinu. Jak to bywa w tego typu sytuacjach, są też osoby zupełnie niezaangażowane. Patrząc z perspektywy rządu w Pekinie, czyli z perspektywy chińskiej, integracja jest jak najbardziej pożądana. Łatwo zgadnąć, że Pekin nie widzi żadnych powodów, by tak bogaty obszar miał nie wrócić do macierzy. Ta dyskusja jest aktualna, świeża, więc ma ona również swój wymiar polityczny. Program podróżniczy to nie najlepsze miejsce do rozstrzygania wewnętrznych sporów politycznych, więc trzymamy się od nich z daleka, a odcinek służy jedynie zaprezentowaniu różnic i podobieństw hongkońsko-chińskich. Prawie 95% mieszkańców Hongkongu to Chińczycy, określani jako Chińczycy z Hongkongu lub coraz częściej Hongkończycy, a więc następuje rozróżnienie od Chińczyków z kontynentu. Nie chodzi tutaj wyłącznie o podział terytorialny, to znaczy jedni mieszkają w Hongkongu, a drudzy na kontynencie i to jedyna różnica. Kryje się za tym trochę więcej. Czy wobec tego można porównać różnicę między Chińczykiem z kontynentu a Chińczykiem z Hongkongu do różnic między na przykład Polakiem a Rosjaninem, Polakiem a Ukraińcem lub Polakiem a Czechem? W końcu ktoś z drugiego końca świata mógłby powiedzieć, no tak, wiem, że to inne państwa, inne narody, no ale jednak Słowianie, podobny język, podobna kultura. Nie jest to trafna analogia. Może są to więc różnice takie jak między, na przykład, mieszkańcem Krakowa, a mieszkańcem Białegostoku. Czyli jedna narodowość, Polacy, u których doszukamy się drobnych różnic, bo w końcu są z innych regionów kraju. Ponownie pudło. By przełożyć to na nasz grunt, musimy sięgnąć do wyobraźni. Cofnijmy się do końca II wojny światowej i początków komunistycznej Polski. Wyobraźmy sobie, że jedno, nadmorskie miasto, niech to będzie Gdańsk, nie znalazło się w granicach PRL, ponieważ stało się kolonią brytyjską.
Gdańsk, w przeciwieństwie do Polski Ludowej, był całkowicie otwarty na świat, na zagraniczny kapitał. Co więcej, gospodarka była najbardziej liberalna na świecie, angielski obok polskiego był językiem urzędowym, obowiązywał lewostronny ruch uliczny, a Brytyjczycy zajmowali się organizacją życia publicznego. Od 1945 roku przez kolejne dziesięciolecia do Gdańska przybywali Polacy z głębi kraju. Miasto w ciągu kilku dekad zwiększyło liczbę mieszkańców ze 100 tysięcy do miliona. Przyjmijmy, że w jakże symbolicznym dla Polski 1989 roku miałoby dojść do integracji Gdańska z Polską. Świetnie zorganizowany Gdańsk ma się więc połączyć ze świeżo zreformowaną Polską, której nowa forma państwowości jest jeszcze wciąż bardzo chaotyczna. 95% mieszkańców Gdańska to Polacy, jednak już na swój sposób inni. Nauczeni życia w innym ustroju gospodarczym, w świetle innego prawa, mający dużo większy kontakt ze światem i znacznie zamożniejsi. A więc inni mentalnie, powiedzielibyśmy tacy zachodni. Jest to oczywiście pewne uproszczenie, jednak mam nadzieję, że ten eksperyment myślowy pomógł zrozumieć źródła hongkońsko-chińskich różnic. Hongkong był kolonią brytyjską przez ponad 150 lat, jednak te różnice wyklarowały się głównie w drugiej połowie XX wieku. To wtedy Hongkong najbardziej się zmienił. W 1945 roku liczył tylko 750 tysięcy mieszkańców, 50 lat później prawie 6,5 miliona. 1/3 obecnych mieszkańców Hongkongu urodziła się w Chinach kontynentalnych, na Tajwanie lub w Macau, czyli poza Hongkongiem, a już bardzo często czują pewną odrębność. Taka jest geneza tych mniejszych bądź większych, ale jednak różnic. Pytanie, jak mieszkańcy Hongkongu i Chin widzą siebie nawzajem. Tutaj chyba nikt nie będzie zdziwiony, jeżeli powiem, że w tej wzajemnej ocenie dużą rolę odgrywa to, kto ile ma pieniędzy. To w Hongkongu płace są wyższe, to do Hongkongu Chińczycy emigrowali w poszukiwaniu lepszego poziomu życia. Zresztą jednym z bodźców do dokonania reform ekonomicznych w Chinach było właśnie to, że w Hongkongu, a także w Singapurze i na Tajwanie, społeczeństwo po dokonaniu takich reform bardzo szybko się bogaciło. Chińczycy z kontynentu po prostu podpatrzyli, jak to się robi, jednak zrobili to trochę później. W oczach Chińczyków w Hongkongu jest lepsza praca, lepsze zarobki, drogie samochody na ulicach, lepsze towary w sklepach, wszystko świetnie zorganizowane, a mieszkańcy Hongkongu, no niby tacy sami Chińczycy, ale jakoś tak lepiej, modniej ubrani i wydają więcej pieniędzy. W drugą stronę rzecz jasna na odwrót. Patrząc z perspektywy Hongkongu, tutaj jest lepsza praca, dużo się zarabia, a tam w Chinach gorzej, brudniej i panuje większy chaos. Jest to oczywiście pewne uogólnienie, kiedyś ten kontrast na pewno był większy. Teraz takie miasta w Chinach jak Szanghaj, Kanton, Shenzhen, Pekin, również bogate, wielkie metropolie, a więc te różnice się zacierają. Ciężko to porównywać, ponieważ w tym przypadku zestawiamy jedną metropolię z ogromnym państwem. Obszar Chin jest prawie 9 tysięcy razy większy od obszaru Hongkongu. I o ile w przypadku Hongkongu społeczeństwo jest dosyć podobne, to na obszarze całych Chin różnice pomiędzy poszczególnymi częściami kraju są bardzo duże. Podsumowując, u źródła różnic leży duża dysproporcja zamożności obu społeczeństw, jednak należy pamiętać, że w tym aspekcie bogate obszary w Chinach nie ustępują już pod tym względem. Oprócz stale malejących różnic ekonomicznych są jeszcze inne, nie mniej ważne różnice – styl bycia, zachowanie czy kultura osobista. Obie strony mają możliwość wzajemnej oceny od momentu otwarcia granic Hongkongu na turystów z kontynentu. Z biegiem lat coraz więcej Chińczyków zaczęło odwiedzać Hongkong. W 2014 roku było to ponad 40 milionów turystów z Chin kontynentalnych. To tak jakby Warszawę w ciągu roku odwiedziło 12 milionów, na przykład Rosjan albo Niemców. Nie dało się nie zauważyć ich obecności. Można powiedzieć, że tego wzajemnego kontaktu było całkiem sporo. Przyjezdni z kontynentu nie zrobili najlepszego wrażenia.
Czasami określano ich mianem szarańczy. Wszędzie było ich pełno. W metrze, w autobusach, na ulicach. Goście zachowywali się inaczej, byli głośni, hałaśliwi, krzykliwi, co często drażniło gospodarzy. Grupą, która niewątpliwie skorzystała na masowych wizytach Chińczyków z kontynentu, byli właściciele sklepów, szczególnie tych z luksusowymi towarami. W ostatnich dekadach w Chinach kontynentalnych wyrosła klasa ludzi bardzo bogatych, którzy chętnie wydają pieniądze na importowane, dobre i drogie towary najlepszych światowych marek. Te zakupy robili najchętniej właśnie w Hongkongu, gdzie właściwie wszystko dostępne jest od ręki i można być pewnym gwarancji jakości. Przykładem innego sektora, który również skorzystał na obecności Chińczyków z kontynentu, jest rzecz jasna sektor turystyczny. Wróćmy jeszcze na moment do tych mniej zadowolonych. Oczywiście, rozumieją oni, że relacje z Chinami to ogromne perspektywy biznesowe. Jednak wiele osób nie odczuwa tego bezpośrednio. Zwracają uwagę, że tak, zarabiają właściciele sklepów, zarabia branża turystyczna, tylko co my z tego mamy, oprócz drożejących mieszkań i zatłoczonego metra. Znając wszystkie podobieństwa i różnice, można zastanawiać się, co wydarzy się w 2047 roku, czyli w momencie, kiedy do końca dobiegnie 50-letni okres przejściowy i Hongkong, zgodnie z postanowieniami brytyjsko-chińskimi, będzie musiał w pełni zintegrować się z Chinami. Bardzo trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie, ponieważ występuje tutaj co najmniej kilka niewiadomych. Po pierwsze, Brytyjczycy i Chińczycy nie ustalili warunków, na jakich Hongkong powróci do macierzy. Po drugie, nie wiadomo, jak za 30 lat będą wyglądały Chiny. Z perspektywy chińskiej 30 lat to bardzo krótki okres, jednak to właśnie Chiny mogą służyć za najlepszy przykład, jak w ciągu zaledwie 30 lat kraj może się zmienić, na przykład pod wspomnianym wielokrotnie względem ekonomicznym. Po trzecie, ciężko jednoznacznie wskazać, jak mieszkańcy Hongkongu będą w czwartej dekadzie tego stulecia zapatrywać się na Chiny. Studentami będą wtedy osoby, które właśnie się rodzą, głowami rodzin będą aktualni studenci, a osoby, które emigrowały z Chin do Hongkongu, znajdziemy właściwie jedynie wśród seniorów. Rok 2047 pozostaje więc dużą zagadką. Warto spojrzeć na hongkońsko-chińskie różnice nie tylko z perspektywy obu wymienionych stron, ale również tak zupełnie z boku, na przykład z perspektywy osoby z tak zwanego świata zachodniego. A więc czysto praktyczne informacje, które mogą przydać się, kiedy zetkniemy się z obydwoma miejscami, mowa na przykład o służbowym wyjeździe, wizycie u znajomych lub kiedy zwyczajnie planujemy odwiedzić oba miejsca turystycznie. Jak nie trudno zgadnąć, to Hongkong będzie nam znacznie bliższy. Nasza podróż może się jeszcze nawet nie zacząć, a już łatwo zorientujemy się, który z opisanych światów jest dla nas bardziej dostępny. Wizyta na obszarze Chińskiej Republiki Ludowej wymaga wizy, która najczęściej wydawana jest nie tylko z ograniczeniem czasowym, ale również z ograniczeniem ilości wjazdów. Wiza najczęściej pozwala przekroczyć chińską granicę raz lub dwa przed upłynięciem terminu jej ważności. Obywatele większości państw europejskich, obu Ameryk, Australii, Nowej Zelandii oraz części państw Afryki i Azji mogą spędzić w Hongkongu do 90 dni, korzystając z ruchu bezwizowego. Co ciekawe, przekroczenie granicy chińsko-hongkońskiej traktowane jest jako opuszczenie terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Przybysz ze świata zachodniego znacznie łatwiej odnajdzie się w Hongkongu niż w Chinach kontynentalnych, przede wszystkim z uwagi na możliwość raczej swobodnej komunikacji w języku angielskim, o co wciąż ciężko w Chinach kontynentalnych. Tyczy się to również rozkładów jazdy, ogłoszeń i informacji. Widok białego człowieka w Hongkongu nie jest niczym nowym, podczas gdy wielu mieszkańców kontynentu wciąż nie kryje zaskoczenia widokiem białej twarzy, nierzadko prosząc o wspólne zdjęcie. Internet w Hongkongu nie jest w żaden sposób ograniczany, podczas gdy na kontynencie rząd zablokował m.in. kilka dużych zachodnich portali. Wszystkie zachodnie marki handlowe i usługowe odnajdziemy w Hongkongu, o co może być trudniej na kontynencie. Obowiązują inne waluty, w Chinach juany, a w Hongkongu dolary hongkońskie. Oba obszary różni także ruch samochodowy, w Chinach prawo, a w Hongkongu lewostronny.